Szanowni panowie marszałkowie, szanowny panie premierze, szanowny panie ministrze nauki i szkolnictwa wyższego, szanowni państwo ministrowie, magnificencje, ekscelencje, szanowne panie i panowie profesorowie, dostojni goście, drodzy studenci. Rozpoczyna się nowy rok akademicki, nowy rok kształcenia i badań, nowy rok odkryć naukowych i rodzących się pasji, nowy rok trudnej i wytężonej, a zarazem pięknej i fascynującej pracy intelektualnej. Z tej okazji całemu środowisku akademickiemu chcę złożyć wyrazy szacunku i uznania oraz najlepsze życzenia. Tegoroczna inauguracja ma charakter szczególny, bo odbywa się w wyjątkowym czasie, czasie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przed 100 laty odrodziła się wolna Polska, a wraz z nią odrodziła się również Rzeczpospolita Akademicka. Nie sposób przecenić zasług uczonych i studentów w zmaganiach doby zaborów o zachowanie narodowej tożsamości i wiary Polaków w odzyskanie suwerennego, wolnego państwa. Pamiętamy także o udziale w walce zbrojnej o wolność żołnierzy ochotników 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej i wielu innych jednostek złożonych ze słuchaczy uczelni wyższych. Niemożliwe do przecenienia są dokonania ludzi wiedzy, którzy całym umysłem i sercem służyli odrodzonej niepodległej ojczyźnie. Ich osiągnięcia walnie przyczyniły się do podniesienia kraju ze zniszczeń wojennych i odbudowy przez naród wolnej Rzeczypospolitej. Aby podkreślić i uhonorować wybitną rolę odegraną przez środowisko akademickie w tamtej przełomowej epoce, postanowiłem do grona osób odznaczonych pośmiertnie orderami Orła Białego, które wręczę 11 listopada, włączyć czworo jego przedstawicieli. Stefana Banacha, Hilarego Koprowskiego, Leona Petrażyckiego i Marię Skłodowską-Curie. Szanowni państwo, świętowanie jubileuszu kieruje nasze myśli nie tylko wstecz, ale też ku teraźniejszości i przyszłości. Chcę dzisiaj podziękować ludziom nauki, którzy wzorem poprzedników kontynuują zaszczytną służbę dla dobra wspólnego na rzecz rodaków i wolnej Polski. Dziękuję przedstawicielom środowiska akademickiego, którzy angażują się w pracę Narodowej Rady Rozwoju. Dziękuję za to, że wszyscy państwo swoim codziennym wysiłkiem dydaktycznym i badawczym umacniacie suwerenną Rzeczpospolitą. Praca uczonych i wykładowców oraz trud studentów są ogromnie ważne dla budowania silnego, nowoczesnego państwa, rozwoju innowacyjnej gospodarki narodowej i kształtowania aktywnego, odpowiedzialnego i kreatywnego społeczeństwa. W nowy rok akademicki wchodzą państwo z nową podstawą prawną, przyjętą przez Parlament ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Ta konstytucja dla nauki wyznacza nowe ramy działalności uczelni wyższych, nowy model kształcenia i ścieżki kariery akademickiej. Chciałbym, aby stała się ona ważnym impulsem do rozwoju badań i elementem budowy nowoczesnego państwa polskiego, bo tym celom właśnie ma służyć. Wielce szanowne panie i panowie, z serca życzę, aby rozpoczynający się nowy rok pracy był dobrym, pomyślnym i owocnym czasem dla całej Rzeczypospolitej Akademickiej i każdego z państwa osobiście. Życzę satysfakcji z podejmowanych wysiłków i wielu, wielu sukcesów. Vivat Academia, vivant professores!